Siemanko guys, cześć wszystkim, z tej strony podróżniczy pan Paweł. Dzisiaj jest poniedziałek, dzień wolny od pracy, ja dalej jestem w Alanii. Jest godzina około 10, o 9.30 wstałem. Poszedłem do pobliskiej kawiarni zjeść śniadanko. Na śniadanko miałem potrawę, która nazywa się Menemen i wygląda tak. Była ona bardzo smaczna. W skrócie Menemen to jest coś w stylu takiej szakszuki izraelskiej. Są to jajka mieszane z podsmażaną papryką na patelni oraz dużą ilością cebuli. Bardzo mi to smakuje i zazwyczaj podają to w Turcji z chlebem oraz z herbatką. Zapłaciłem za całość 40 lir, uważam to za świetną cenę. No i co? Szykujemy się o godzinie 12. Mam zaplanowany lot paralotnią nad wybrzeżem Alanii. Mam nadzieję, że pogoda na górze jest świetna, że są świetne widoki. Chociaż jak możecie zobaczyć, pogoda tutaj z tej strony nad wybrzeżem, bo mamy plażę z lewej strony, jest całkiem fajna. Tam nad górami mamy lekkie chmury, ale jestem w pozytywnym nastroju. Lot paralotnią trwa jakieś 15-20 minut. Zresztą sami zobaczycie, ja w tym momencie pakuję swoje rzeczy. Lecę do bankomatu jeszcze przed skokiem, wypłacić kaskę i szukamy taksi, żeby zawiozła nas na miejsce skoku. Dobra, checkout zrobiony, mam swój plecak. Lecimy teraz wypłacić pieniądze z bankomatu i skalkulować, ile to wyjdzie na liry, bo sam skok kosztuje 40 euro, plus do tego trzeba zapłacić, jak chce się kamerować, w zależności od tego, czy swoją kamerą, czy kamerą instruktora. Na początku myślałem, że będę to kamerował swoją kamerą, ale nie jestem tego pewien, dlatego że mój selfie stick jest bardzo ciężki, jest on z metalu, więc podejrzewam, że nie będę w stanie po prostu trzymać przez 15-20 minut go w ręce, bo po jakichś 3 minutach już mnie napierdziela ramię, więc zobaczymy, jak to nagramy. Mam jeszcze taki mount na głowę, ale nie wiem, czy uda mi się to przypiąć, bo będę pewnie musiał kask mieć. No więc zobaczymy. A tutaj jeszcze raz możecie zobaczyć główną ulicę Alania w poniedziałek, godzina 11.30. W sumie mamy bardzo mało czasu. Muszę zaginać do bankomatu. A i taka wiadomość dla was przydatna, jeżeli będziecie w Turcji i macie kartę mBanku albo Revolut, to używajcie bankomatów i banku o nazwie Halkbank. Jest to bankomat, który nie pobiera prowizji i bardzo dużo ich jest w mieście. Zazwyczaj jest to chyba jeden z narodowych banków Turcji. No więc ja używam tylko Halkbank. Czasami zajmuje mi to trochę czasu, żeby dojść do niego, ale generalnie jest w porządku. Lecimy dalej. No i elegancko jesteśmy, plaża Kleopatry, troszeczkę drugi koniec tak naprawdę. Tam byłem wcześniej, ale piękna dzisiaj pogoda, kurczę, będzie świetny lot. A tutaj macie plaża Kleopatry i lądowanko. Zobaczcie, podejście do lądowania, elegancko. Szukamy naszego biura. Merhaba. Bekle, hava geçiriyor burada. Bekle. Aç. Aç. Geçiriyor, geçiriyor. Merhaba. Apache? Where is the chef? The chef? Chef, I am offline. I have a reservation for 12. Oh no, I'm not working here. I need to go to... Oh, okay. Hello. I have a reservation for 12 o'clock. Yes, it's a little bit late because all our pilots now flying. They will not have to leave us. Okay, okay, so we just if you want, you waiting. Can wait here in office. Okay, and is it possible I can leave my things here? Yes, of course. Yeah. Okay. Yeah.
jak widzicie, kolejne lądowanko zaliczone. Ja cisnę do sklepu, do Migrosa, bo generalnie jest dzisiaj bardzo słonecznie, a ja nie mam okularów, a bez okularów na górze i wszystkie moje foty będą takie o, z jakąś tam zmrużoną mi oczami i skrzywioną twarzą. I tak muszę sobie poczekać, bo się okazało, że jest jeden kierowca. Skoki są stamtąd, teraz nie widać poza drzewem. Tam, z tamtej góry startujemy. Latamy tak dookoła i lądowanko jest na plaży. Sam skok kosztuje 40 euro. Foto albo wideo dodatkowe 30 euro. Jeśli chcecie i foto, i wideo, no to 50 euro. No generalnie ja zdecyduję się tylko na wideo. Wiem, że z wideo mogę sobie kratkę jakoś tam wyciągnąć. Jeśli nie, to trudno. Ale tak jak mówię, śmigamy do Migrosa, żeby kupić okulary. I znaleźliśmy okularki. Cena od 69 do 100 lir. W dupie to mam w sumie spoko, cena 26 zł. Nie są to jakieś brandowane. Ale kurczę, są jakieś takie same kobiece wzory. O, jeszcze tutaj jest. Nie mam pojęcia, które będą mi pasowały. Tu pisze, że to jest dziecięce. Jak wyglądam? Nie no. Muszę się ogarnąć z lusterkiem. No nie najgorzej, ale nie wiem, czemu tu pisze kids. Zippy kids. Dobra, te sobie tutaj położę. W razie czego je biorę, ale mam nadzieję, że to będą jakieś inne. O, może takie. Szalony pan Paweł. Dobra, jak wybiorę okulary, to się widzimy. No i elegancko, okularki kupione. Nie są zbyt wygodne, ale zapłaciłem 26 zł. Na jeden strzał może być przeboleję swoją cebulacką postawą, ale nie są takie złe. Trochę spadają z nohala, ale myślę, że jeszcze się dopasują. Spadają głównie dlatego, że przy takim upale cała twarz jest upocona. Lecimy, mam nadzieję, że skok się zaraz zacznie. Jestem strasznie, strasznie podekscytowany. Jest pewna doza takiego adrenaliny, ekscytacji. Nie wiem z czego mogę oczekiwać, ale mam nadzieję, że będzie warto. Jesteśmy na górze, widoki są naprawdę świetne, pogoda jest przepiękna, jestem mega zestresowany, ale lecimy.
pozdro. Jesteśmy już po skoku, obejrzałem materiał, myślę, że go kupię. Śmiesznie wyszło nagranie ze starego GoPro, wersja 7 prawdopodobnie, ale kupię je, czekam teraz na zgranie materiału. I co? Myślę, że było warto, jak za 40 euro za taki lot, czemu ja ciągle mówię skok, lot. Było naprawdę świetnie, fajne przeżycie, chociaż oczekiwałem trochę więcej adrenaliny, ale był to mój pierwszy raz. Myślę, że w innych częściach świata na pewno się zdecyduję po raz kolejny. No i co, zaraz ciśniemy na plażę, myślę, że gdzieś tam wynajmę sobie leżaczek, kolejne lądowanie. I to by było na tyle. Widzimy się na plaży, na leżaczku. Dobra. Wideo elegancko zgrane i zgrałem też zdjęcia. Zrobiłem ich trochę, w sumie na 20 euro, ale babeczka dała mi pendrive'a, pendraka tak zwanego, i wtyknąłem go sobie do komputera. Nie patrzyła, no to cyk, cyk, dwa kliknięcia, no i mam foto i wideo, zaoszczędziłem 20 euro. I co? Ciśniemy na plażę, szukamy sobie jakiegoś przytulnego miejsca. Jest chyba godzina około 13. Poleżymy na plaży, pokąpiemy się i co? I będziemy szukać autobusu do Antalii z powrotem. No bo co? Dzisiaj musimy wracać. Ale naprawdę, naprawdę są zarąbiste wrażenia. Warto jest skoczyć. Cena jest naprawdę niska w porównaniu z jakimiś cenami w Europie. Myślę, że 40 euro to jest naprawdę spoko cena. Nie wiem, nie byłem tam wcześniej, nie znam się, ale uważam, że jest spoko. Hello. Hello. One bed, one umbrella. Yeah. How much is? 60. Okay. Can I choose? No. I wish. Okay, choose. You will not choose. The best. No. Only marijuana. You want marijuana? I have. I use. You see my eyes? Yeah. Yeah. Turkish, the best. Yeah, Turkish. I get 10 minutes ago. Where? Here. Yeah. You have alcohol here? Yeah, we have everything. You're from Turkey? Yeah. Okay. From Poland? You are from Poland? Yes. Polish? Yes. I will give you best place for you. Perfect, the best. The best. And you know where is Antalya bus terminal? Little bit, 5 minutes. 5 minutes? Yeah. By car or walking? Yeah, you can walk, not by car. Okay. Not so far. Okay. Yeah, when you go first time, you will ask someone. Okay, maybe show you. How much? 60? Armor, yeah. Armor, yeah. You will drop it in the yeah. Thank you. Have a good Thank time. You. Have a good time. Bye. No i co? Mamy zajebistą miejscówkę przy samej plaży, zobaczcie na to. Mój friend, my friend tak zwany, znalazł mi ciekawą miejscóweczkę. Fajnie, bo piasek jest tutaj mokry, a generalnie chodzenie bez butów po tym piasku to jest po prostu ból. Zobaczcie, moje sandacze, cyk. I teraz elegancko można sobie chodzić na boso. Tutaj jest troszeczkę zabrudzona woda, ale w sumie mam to gdzieś. Tam jest fajna huśtawka, na której można sobie zrobić foto. A może zaraz to zrobimy. No i co? To by było na tyle w tym vlogu. Idę się z wami pożegnać na huśtaweczce. I co? Będę się jeszcze zachwycał tym widokiem. Podróżniczy pan.
pozdrawiam serdecznie. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Do następnego.